kocham pana, panie Sułku. Odcinek 177. Być. Nie, nie, niech pan pokaże, panie Sułku, jedyny. Cicho, proszę. No jak to kto? Jakiś gówniarz się przypętał, to mu się zrobiło zdjęcie i po wiewiórkach słowo honor, cholera jasna. A skąd? Nie poznaje pan? Ta fotka pochodzi sprzed 20 lat. To niemożliwe. No wtedy jeszcze nie było aparatu fotograficznego. Były, tylko nie takie jak teraz. Zdjęcie pochodzi z aparatu Smiena, który zabrałam, wyprowadzając się z domu do pana. Jakiż to był świetny aparat. Cała moja rodzina protestowała, chcieli, żebym go natychmiast oddała, ale wtedy pan powiedział, że nie, że bez aparatu pan się, no to znaczy pan ze mną nie zamieszka i obeszli się smakiem. I zamieszkałem? Tak, ze mną. I z aparatem Smiena. A to jest jedno z pierwszych zdjęć, jakie nim zrobiłam już w nowym związku z panem. To pan. Gdzie? No tu, pod tym dębem. Ja? Pan. Ale to nie jest dąb, tylko jakiś krzak. Dąb, tylko mały. Przez 20 lat podrósł. A ja podrosłem? O, pan zawsze był dosyć duży i nie młody. Chociaż oczywiście młodszy ode mnie. Swoją drogą takie stare fotografie posiadają jednak nieodparty urok. Widać na nich zatrzymany czas. Gdzie? No, tak się mawia, panie Sułku, tak się mawia. Kiedy patrzę na pana stojącego przy tym dębie 20 lat temu, łza mi się kręci w oku. Jacyż my byliśmy młodzi, jacy piękni. Cicho, a dęby, jakie małe. Ten czas już nigdy nie wróci. To niby dlaczego? No bo tak już jest. To znaczy jak generalnie? Że czas sobie płynie. Nieustannie i miarowo, a także nieubłaganie. I tylko na starych fotografiach staje i można go sobie dokładnie obejrzeć, tak jak my dzisiaj. A to czyje zdjęcie, pani? Nie, to wujek Mieczysław. No, pomyliło się panu, panie Sułku, zupełnie. Przecież to mężczyzna, w dodatku z wąsami i brodą. To jest bardzo stare zdjęcie mojego wujka Mieczysława, który zginął na wojnie bodajże japońskiej. A ja myślałam, że to pani, panie Elizo. O, tu jest też wujek. Nie, to tutaj to ja jako maturzystka. A, bez wąsów. No pewnie, że bez. Zdałam maturę z wyróżnieniem. W nagrodę dostałam album o budowie portu Gdynia. No niech pan spojrzy, trzymam go w prawej ręce. A w lewej? Co pani trzyma? Linijkę. Ja myślałem, że to szabla wujka i że to wujek trzyma album w lewej, a z kolei szabelkę we prawej. Bardzo pani podobna do wujka Mietka. Fakt. Niektórzy plotkowali nawet, że wujek Mietek nie był moim wujkiem, tylko ojcem. A z kolei mój ojciec był ojcem mojego siostrzeńca. To takie tam rodzinne ploteczki. O, doktor Wałaszewski. Zgadza się, na Mazurach. Szczepi brzozy. Nie. Oparł się o brzozę, ale jej na pewno nie szczepi. O, jaki zmordowany. Bo to przecież wieczór na Mazurach. Rano wstaje tam człowiek wypoczęty, a z kolei kładzie się zmachany, że nie daj Boże. Doktor zawsze był zwolennikiem czynnego wypoczynku, zwłaszcza na Mazurach. Ale i tutaj też. Tam męczy go wypoczynek, a tutaj praca. Jest to spora różnica. Niech pani spojrzy, wilk. Jaki dziki. Jaki wilk? To przecież suka gajowego maruchy. To jaka suka? To wilk. Słowo honoru, cicho. Wilki są, panie Sułku, o wiele większe. Nie mają ponadto takich krzywych, krótkich nóg. A uszy?
też mają inne, stojące na sztorce, a nie jak ta skądinąd sympatyczna suczka kłapciaste. To czarnulka gajowego, jamniczka bez rodowodu. Ale bardzo podobna do wilka. Czy ja wiem? No, nie powiedziałabym. Oglądajmy dalej, pani Elizo. O, mam zająca w kapuście. Nie rzucę okiem. Nie, to przecież ja na trawie jem śniadanie. Kapustę? Nie, jajko na miękko, w kieliszku. A obok mnie przysiadł... Borsuk. Nie, no, to pan przysiadł i też pan je. Jajko. Nie, och nie, no, chleb z dżemem. Czy pan, panie suku, słabiej dzisiaj widzi? Dlaczego? Bo oboje patrzymy na to samo zdjęcie, już zresztą kolejne, i oboje widzimy na nim coś zupełnie innego. To możliwe. O, tu na przykład jest tylko las. Tak. Ale nie wiem, czy pan sobie przypomina, dlaczego zrobiliśmy taką właśnie fotkę. Daleko, na tle lasu, stał przecież gajowy Marucha. Faktem jest, że stał. Pamiętam. A na zdjęciu nie stoi. Na zdjęciu nie ma nikogo, tylko panorama naszego lasku, zupełnie bez gajowego Maruchy. Nie wyszedł na tym zdjęciu. No. Nie tylko na tym. O, proszę bardzo, rzeka. Pstryknęliśmy gajowego, kiedy płynął z prądem. Prąd jest, rzeka jak żywa, a gajowego ani śladu. To może się utopił? Nie. Gdyby się utopił, to rozumiem. Ale nie, przecież gajowy żyje i ma się dobrze. Ja to nawet bardzo dobrze. Gajowy nie wychodzi na zdjęciach. Coś w tym musi być. O, trzeci przykład. Zdjęcie gajowego Maruchu na koniu bez gajowego, który przecież siedział na jego grzbiecie. Sam koń. No. Koń wyszedł, a gajowy nie. No, już na kliszy gajowy nie wychodzi, bo przecież sprawdzałam. Pan fotograf, który robił odbitki, powiedział, że pierwszy raz w życiu spotyka się z podobnym zjawiskiem. Powiedział, że być może już sam wywoływacz nie bierze gajowego, a potem i utrwalacz. A może aparat go nie przepuszcza? No, jest to jakieś wytłumaczenie. Mam cypisa na drzewie. Ojej, to przecież to jest dzięcioł. Z takim czerwonym łbem? No, myślałem, że to cypis w bereciku. To... O, jakież to piękne zdjęcie. Które? No to, nie, niech pan patrzy. Aha. No. Mężczyzna i kobieta od tyłu. A w środku słońce. Zachodzące. To my. Przyłapani na patrzeniu na zachód słońca. A kto nas przyłapał? Gajowy Marucha. Chciał zrobić zdjęcie słońca, ponieważ akurat stanęliśmy na drodze, zrobił zdjęcie i słońcu, i nam. Ładnie wyszło. No. Psia krew, ładnie. Ojej. Jest w tej fotografii coś symbolicznego. A cicho. Mężczyzna i kobieta stoją obok siebie i patrzą w kierunku słońca. No patrzą. Jest w tym jakaś nadzieja i optymizm, a także nostalgia i poezja. O, to mam dziurę w spodniach. A rzeczywiście, nawet nie zwróciłam uwagi. Jakie nogi. Mam krzywe od tyłu. Identycznie jak od przodu. I pięty mam brudne. A po co się tak szczegółowo przyglądać? Koszula mi ze spodni wychodzi, a prawą nogą... To chyba w coś wszedłem. Na szczęście. Pecha miałem, ja zawsze w coś wdepnę i potem to trzeba odskrobywać z buta patyczkiem. Nie, pan to odskrobuje, więc niech pan nie narzeka. Nie narzekam, tylko tak mówię. A może trzeba wysłać te nasze zdjęcia do jakiegoś czasopisma, co? No. Zarobiłoby się trochę sukę gajowego do czasopisma o psach, las do pisma przyrodniczego, a nas do krzyżówek. A dlaczego akurat do krzyżówek? A dlaczego nie? Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. A zgadza się, a no, dlaczego no, nie? No. A tymczasem kupię album i powklejam te przepiękne fotografie i zrobię podpisy. Będzie pamiątka. No i nie będzie się to walało po domu jak teraz. A każdemu, kto do nas przyjdzie, pokażemy od razu album. A niektórym po dwa, trzy razy. Niech i oni
patrzą, cholera jasna, co? Pewnie, niech patrzą i zazdroszczą. Ale no tylko czego? Wszystkiego. Cicho. Dobrze, panie słuchu, kochany. Tymczasem gajowy Marucha sfotografował w nocy ducha. Do usłyszenia.